Hejka moi kochani, witam was. Tutaj rodzinkę.pl sobie włączyłam, bo lubię sobie włączyć. Oczywiście Marta co, znowu dzisiaj nie wstała wcześniej, tylko późno. Ponieważ, no ja to jestem nocny Marek, jestem jednak nocny Marek. Nie umiem zasnąć wcześniej, godzina 10, 11, no nie umiem jakoś, motam się w tym łóżku. No i nie umiem, nie po prostu nie potrafię i koniec, no. No i co? I ostatnio miałam w ogóle... no i co? I tak długo spałam tak długo... Boże, co ja mówię? Tak długo siedziałam, bo jeszcze gadałam sobie, pisałam sobie z pewną osóbką, z Marysią, z rodzinki, rodzinka 1 plus 3. Pozdrawiam Cię, Marysiu, to przez Ciebie nie wstałam tak wcześnie. Nie no, żartuję, ale fajnie mi się z Tobą rozmawiało, super. Jesteś mega pozytywną i zakręconą osobą, mega pozytywną, zakręconą osobą. I super się z Tobą gada, a jesteś tak samo zakręcona jak i ja. Dzisiaj też Twojego Instastory słuchałam, jak jechałaś tam do męża, żeby zawieźć te dokumenty i mówiłaś, że Wy ani niczego nie planujecie, bo to Wam nigdy nie wyjdzie i tak dalej. My to samo mamy, nie przejmuj się. My planowaliśmy ostatnio jechać sobie nad zalew i guzik z tego wyszło. Nic w ogóle. Nie, dlaczego? Bo samochody przestały oba działać, ponieważ no wysiadły, no nie wiem co wysiadło w sumie, nawet nie wiem co wysiadło. Teraz mój odpala, jak nie ma mrozu i jest ok. Mojego męża samochód pojechał do mechanika. Także widzicie, nie zrobiłam tego specjalnie. Nie ja psuję, tylko po prostu ten samochód jest do kitu i tyle jego. A tutaj jeszcze nad, jakby ktoś pytał, z Carmexu mam tego. Co? Na ustach. Teraz jeszcze rączki sobie trzeba posmarować. Kupiłam go, ten taki przeciwzmarszczkowy i on jest taki nawilżający też, ale o, żebym widziała, że nie mam zmarszczek na tych dłonie. Te dłonie, co one przechodzą tutaj w tym domu. Tyle, co się człowiek narobi w tym domu, to ja bym musiała mieć nie wiadomo jaki produkt do liftingu tego dłoni, nie? Żeby po prostu one wyglądały jakby zmarszczek. Także no, z Marysią sobie pogadałyśmy, fajnie i też tak u nas, tak jak u Was, nic nie wychodzi z planów. I co jeszcze? No, więc fajnie ten. I co jeszcze? I dlatego też późno wstałam, bo ja to w ogóle jestem nocny Marek, późno chodzę spać i później muszę to odsypiać, także wstaję około 9, to już jest huk, to już jest w ogóle cud. 10, ale ostatnio nieraz jak chcę, to uda mi się wstać naprawdę i o 6 różnie bywa. Ostatnio wstawałam troszkę wcześniej, chociaż w ogóle praktycznie nie spałam. Miałam ciężki taki okres teraz w życiu, przez parę dni. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten wie, a kto nie, no to nie wie, ale nie chcę tutaj całej historii opowiadać, nie chcę też opowiadać o tej osobie. Jest to osoba, po prostu tylko powiem, ci, którzy nie wiedzą, jest to osoba bliska mojemu sercu, która no jest w ciężkim stanie, jeżeli chodzi o zdrowie. Także po prostu my wszyscy z rodziny jesteśmy cały czas jak na bombie, bo się po prostu boimy. Ale nie chcę tu się rozgadywać na ten temat, dlatego że po prostu no, nie chcę, żeby... Wiecie, może mnie ktoś z rodziny też oglądać i tak dalej, ja mogę o tym nie wiedzieć, więc wolę po prostu o tym nie mówić. Ale dziękuję wszystkim cudownym, moim kochanym dziewczynom, które prowadzą też YouTube'a. Nie spodziewałam się, że po prostu, że, no, no, że taką zwykłą Martą zainteresują się, co się dzieje, a jednak tak, zainteresowały się, zapytały się, co się dzieje. Dały mi słowa pocieszenia, otuchy, także dziękuję Wam dziewczyny za to, że jesteście, że zawsze mogę liczyć na Was, że mogę się nawet przed Wami, nie wiem, chciałam się wyspowiadać, tak, tak aż to nie, że mogę po prostu przed Wami, no po prostu, że mogę z Wami sobie pogadać, nie? No i dziękuję za te słowa wsparcia, nie spodziewałam się tego. W ogóle myślałam, że ten kanał to w ogóle będzie taki, że tylko 10 osób mnie będzie oglądało. Także
Moi kochani widzowie, też Wam dziękuję za to, że mnie oglądacie, bo bez Was by ten kanał w ogóle nie istniał, nie działał i dzięki Wam mam ochotę właśnie wstać i właśnie dzisiaj to robię, wstać, bo przez 2 dni płakałam, leżałam w łóżku, nie miałam ochoty wstawać, nie miałam ochoty na żadne porządki, na żadne inne rzeczy, nic mnie nie interesowało. No i też po prostu teraz dzisiaj stwierdziłam, że wstaję, będę coś nagrywać, no bo po prostu lubię do Was, wiecie, gadać, uwielbiam do Was mówić, uwielbiam nagrywać dla Was filmiki, no i po prostu dajecie mi takiego powera, taką siłę, energię i dzięki temu, że nagrywam, to wiem, że mam jakiś cel w życiu, że mogę chociaż przez moment zapomnieć o tych wszystkich troskach, o tych wszystkich problemach, które jakieś się pojawiają w życiu, a zwłaszcza teraz. Także dziękuję wszystkim za wsparcie, dziewczynom dziękuję na Instagramie, które mnie wsparły słowem, bo to dla mnie jest ważne i Wam, moi kochani, oglądacze, widzowie na YouTubie, też dziękuję, że jesteście ze mną, że komentujecie pod każdym filmikiem, jakie są komentarze, na które mogę odpisywać też, że można nieraz coś sobie odpisać, jakaś mała dyskusja, coś tam, czegoś się doradzić mogę. Także dziękuję Wam bardzo za to serdecznie. I co jeszcze? Co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie wiem, teraz już z tego wszystkiego, tyle podziękowań, że już po prostu zapomniałam. No i mówię, przez te 2 dni tak leżałam, płakałam, ale mam kochanego męża, który zajmował się tutaj i mną, moją psychiką, był moim wsparciem, moim mega przyjacielem, nie tylko mężem, kochankiem, ale i przyjacielem przede wszystkim, który mnie zawsze wspiera, na którego zawsze mogę liczyć, więc dziewczyny, które jeszcze nie macie mężów, szukajcie takich właśnie, a nie jakichś lovelasów, bo tacy faceci są właśnie jak diament. Mieć takiego faceta w domu to naprawdę to jest jak wygrana w totolotka. No więc tyle może z ogłoszeń takich i podziękowań. Tu mi jakieś wyszło, nie wiem, tu nie będzie widać, bo mi tu słońce teraz wali. Dzisiaj jest bardzo słonecznie u nas. Takie mam, o, no nie widać, kurczę, o, widzicie takie fale Dunaju, jakieś mi się zrobiło, a reszta jest prosta włosów. Muszę jakoś ogarnąć trochę, siebie ogarnąć, mieszkanie ogarnąć. No i mówię, mój mąż też powiedział, że muszę w końcu jakoś, no nie muszę, że po prostu powinnam się wziąć w garść, bo sama zacznę jeszcze chorować i będzie z tego aby nieszczęście. Także dzisiaj zabieram się za siebie, za dom. No, i ja tak w ogóle to tak zawsze miałam, że jak coś złego, czy jakieś problemy były, działo się, to tak z dzień, dwa popłakałam, a potem już powstałam. Także wracam do Was. No i jeszcze raz wszystkim bardzo Wam dziękuję za wsparcie i za to, że jesteście ze mną, że oglądacie też, tutaj teraz wracam się do widzów, że oglądacie też moje filmiki, że jesteście ze mną, bo mówię, bez Was by ten kanał nie działał, a on mi daje dużo, dużo powera i daje mi po prostu taką sens takiego, sens robienia tego, nagrywania, że po prostu chce mi się i dzięki, mówię, temu nagrywaniu zapominam o problemach. Ale co, dzisiaj tak, musiałam jakoś się troszkę ogarnąć już wcześniej, dzisiaj nałożyłam na siebie, na twarz nałożyłam ten tutaj oto podkład, to jest, tutaj drugi może pokażę taki, to jest z Max Factora i to jest ten taki podkład Facefinity All Day Flawless, czy jakoś się to czyta, 3 w 1 i tu mam numerek 75 Golden i 80 Bronze. I teraz tak, ten jest, brąz jest bardzo ciemny, zaraz zobaczycie zresztą, gdyby ktoś chciał kupić, bo teraz jest promocja w Rossmanie, widziałam, w mojej aplikacji mi wyświetliło, także różnica jest. O, widzicie?
Jaka różnica jest? Tutaj nam rolety znowu zasłonić. Różnica jest. Ten jest bardzo ciemny, więc tego nie użyłam, dlatego użyłam tego jaśniejszego. I one kosztują normalnie gdzieś 60-70 zł, a teraz po 40 chyba i coś, więc no warto kupić. Warto kupić, więc chciałabym się wybrać też do Rossmana, żeby wreszcie nie myśleć, nie siedzieć też w domu i wiadomo. Dobra, no i co teraz? Tak, użyję później korektora z Eveline tego. Później użyję, co tutaj jeszcze mam, brwi, to tam z Eveline taką, o, tą szczoteczkę, Boże, kredkę. To do brwi taki żel z Eveline. Na policzki dam dzisiaj z L'Oreala ten bronzer. I on ma numerek, zaraz Wam powiem, 102, ale nie podam nazwy, dlatego że nie dowidzę. A na policzki taki róż sobie strzelę, a dlaczego nie? Czy co, by musiałaś jakoś przesiąść? U mnie jak już wali słońce, to już na całego. No, na pewno widać. O, teraz. I to jest numerek 01 peony, nie wiem, czy dobrze czytam to peony. Później co jeszcze? Dam sobie tuż do rzęsy, nie wiem, czy wariety, czy wariet, jak to się mówiło, kurczę, ale dostałam chrypę. W kamieniu jeszcze nie pokazałam. W kamieniu dzisiaj użyję tego z Max Factora. No i to by było na tyle. Aha, i użyłam dzisiaj kamuflaża, ale z Catrice. Wcześniej miałam, nie, na pewno nie znacie te kamuflaże. Wcześniej kiedyś używałam z Art Deco, ale mówię, troszkę wymienię na tańszy produkt, bo ciągle kupowałam i mówię, ach, no może taki aż mega drogi nie był, ale stwierdziłam, że poszukam czegoś tańszego i z Catrice zamiennik znalazłam. I faktycznie fajny. Ja mam tak, numerek 020 Light Beige, to jest taki najjaśniejszy. Tego nie pokażę Wam, bo on już zasechł, już jest zaschnięty, bo jest już stary. Dopiero Marta teraz odkryła go, że go ma. I teraz kupiłam sobie 015 Fair. I ten jest bardzo też, nie jest taki ciemny. I jest jeszcze jeden kolorek najciemniejszy. No to już wtedy jakbyśmy były takie mega opalone. Także ten jest najjaśniejszy, numer 20 Light Beige. A tutaj jest numer 015 Fair. To z tych bym Wam polecała numerków, jak już na ten okres zimowy. I wtedy nie przepłacacie za tańsze pieniądze zamiennik. A chrypę dostałam, ale słuchajcie, ostatnio też, bo makijaż to jeszcze sobie później dokończę, bo to za długo by to trwało. Zaczęłam te tabletki, nie wiem, czy kiedyś mówiłam już o nich, witaminy K, A plus M, ponieważ zaczęłam bardzo lubić Annę Popek. Kiedyś jej bardzo nie lubiłam, możecie się śmiać ze mnie, ale przepraszam, nie lubiłam jej, jak prowadziła pytanie na śniadanie, bo jak prowadziła, to miałam wrażenie, że po prostu w każdym momencie się pomyli, bo tak jakoś chaotycznie mówiła, troszkę jakby nerwowo. I mnie, ja to też zaczęłam się wtedy denerwować, że ona po prostu zapomni tekstu i wiecie, nie jakoś tak, no, nie za bardzo byłam za nią. A teraz, odkąd zauważyłam, właśnie prowadzi też ten program Wstaje Dzień. No, ale Marta, żeby na ten program wstać, to naprawdę musi być mocno mega obudzona, żeby wstać, ale jak już wstanę i zobaczę, to bardzo lubię, jak ona tam jest i prowadzi ten program. Ale do czego zmierzam? Na Instagramie nieraz live'y prowadzi, ale bardzo rzadko. Ja do niej nieraz napisałam właśnie, żeby prowadziła jak najczęściej te live'y. Ona oczywiście zawsze odpisze, zawsze, nie mogę powiedzieć, jako celebrytka odpisze zawsze. No mówiąc tak, celebrytka, no bo jest znana jednak z telewizji, nie? Ale niektórzy inni celebryci, jak napiszecie, czy nie wiem, do jakichś tam innych, nie wiem, do kogo ja to pisałam nawet. Celina Statkiewicz też mi odpisywała, ale później już przestała. Później znowu jakieś tam inni to też przestawali i tak olewali albo wcale się nie odzywali. Więc, a ona zawsze odpisze. I właśnie chciałam jakieś takie fajne live'y, bo ona fajnie opowiada o różnych tam innych kulturach, albo jak się zachować, savoir vivre. Na przykład ostatnio właśnie był taki, nie ostatnio, przedostatnio, bo ostatnio to namówiła właśnie o piłce nożnej, był live, tak, był live wczoraj,
taki króciutki. I teraz mówiła, przed właśnie mówiła o tym, o prezentacjach się zachować, jak na przykład prowadzimy prezentację w firmie, czy coś tam jakieś takie, nie wiecie. I na przykład, co zrobić, jak rypa chwyci. No to wtedy najlepsza witaminka A. A ja mam jeszcze z A plus E. I po prostu sobie ją tak ciućkać, nie? Ciućkać, jak ten. Jak wiecie co? Tak co? Opomniałam znowu. Jak tabletki takie do ssania, nie? Więc biorę. Faktycznie to pomaga. No i co tutaj już mam od razu przygotowane moje witaminki poranne. To mamy tutaj tran. Ta witamina to już jest, już Wam pokazywałam. Tutaj jeszcze mam akurat cerutin, nie rutinoskorbin. Tutaj mam witaminkę D, bo muszę zażywać ze względu na tarczycę. To by było chyba wszystko z witamin. Nie jest tak źle. No, to by było tyle na tyle z witamin, tyle na tyle z witamin. Aha, i jeszcze chciałam Wam pokazać, dostałam piękną opaskę, już dostałam, no, w tamtym tygodniu przesyłeczkę od Kamineczki, od Weroniki. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dziękuję jeszcze raz za opaskę. Jest przepiękna, fajna, fajne ma kolorki, bo w jakimś filmiku właśnie mówiłam do niej właśnie, że jak będzie miała towar, to ma się odzywać do mnie, że będę samym nagabywać, bo będę chciała zakupić u niej parę opasek, jak będzie miała jakieś fajne. No i co? I na Instagramie mi powysyłała zdjęcia, parę tam opasek, które jej zostały, mam sobie wybrać i że za darmo. Ja oczywiście, że nie, gdzie tam za darmo, nie? No bo wiecie, ja to tak nie lubię za darmo, nawet jak ktoś z rodziny coś kupił, mu nie pasuje, to ja zawsze chcę też zapłacić, nie? No bo mimo to, że rodzina, ale no, no wydali jednak te pieniądze na coś, nie? Co sobie kupili, więc i wydali na marne, więc ja tak nie lubię za darmo, wiecie, zabrać i fajnie, nie? Na krzywy ryż, tak powiem, ale no bo ja już taka jestem, nie? No. Ale ona nie chciała i wiecie, nie? Jak to tak, nie? Dyskutowałyśmy o tych pieniądzach i dyskutowałyśmy, no i w końcu, no mówię, no to dobra, okej, nie? I wysłała mi bardzo fajna opaska, bardzo mi się ona podoba. Będzie mi tu pasować, tylko na razie to wyglądam, jak wyglądam, więc no. Bardzo jest fajna, lubię ją, noszę ją, także dziękuję jeszcze raz, Weroniko. I jeszcze takie ogłoszenie jedno, bo później zapomnę, bo nie wiem, czy jeszcze się do Was odezwa, ale mam nadzieję, że tak, że po prostu chciałam Wam powiedzieć co? Aha, zachęcić Was do obejrzenia kanału Asia w Holandii. To jest babeczka, która prowadzi od niedawna tak kanał, ma mało subskrypcji, także zachęcam Was, żebyście zaczęli ją subskrybować, oglądać jej filmiki, bo ma naprawdę fajne, babeczka jest bardzo zadbana, bardzo fajna babeczka, naprawdę podoba mi się, lubię jak ona mówi, tak wolno, tak fajnie, dystyngowanie, także bardzo inteligentna kobieta. Mamy ze sobą kontakt też na Instagramie, też ze sobą piszemy, także naprawdę jest bardzo, bardzo miłą, przemiłą osobą, także zachęcam Was na jej kanał Asia w Holandii, jak nie zapomnę, to jeszcze na dole podlinkuję, żebyście mogli bezpośrednio od razu do niej na kanał wejść. Także to by było tyle z ogłoszeń. I jeszcze Cię, aha, Asiu, pozdrawiam, jeżeli oglądasz ten filmik, kochana. I co jeszcze? No, to by było na tyle na razie, a później może się do Was odezwę. Także do usłyszenia, mam nadzieję.